Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu i dzisiaj mamy 6 grudnia, więc dostałam polecenie od świętego Mikołaja, aby zrobić paczki dla u nas najmłodszych, no już nie takich do końca dzieciaków, bo nad dzieciakiem został tylko Mikołaj, natomiast każdy powinien coś dobrego 6 grudnia dostać, więc ja sobie tutaj przygotowałam już co nieco i pokażę Wam, jak to będę robiła i powiem, skąd to wszystko mam i może przy okazji skoczycie sobie i ogarniecie jeszcze taki pomysł po prostu na dzisiaj. Także lecimy! Ja tutaj generalnie będę miała same słodkości, ale warto pomyśleć, jak to zapakować. I słuchajcie, w Actionie dostałam coś takiego, takie torebeczki, słuchajcie, i do tego będę wkładała te nasze niespodzianki do środka. Mamy tu 4, każdy dostanie coś innego, czy coś innego. Bardzo podobne będą te paczuszki. Dobra, ale słuchajcie, żeby się tutaj nie pomylić. Zaczniemy od tych 3, bo to są 3 dla dziewczyn, więc dla dziewczyn Wam pokażę. I słuchajcie, to są takie mega fajne torebeczki, malutkie, takie idealne na nieduży prezent. I teraz zejdziemy sobie na dół. Okej. Mogę się oddalić, fajnie. Słuchajcie, tak, tak, tak. Mamy tutaj 3 torebki, mamy tutaj 4 paczki żelek. To jest dla mojego brata. Tutaj mam jakieś cukierki, lizaki, Milky Way, ale szyszcze. I takie, słuchajcie, też w Action, przesłodkie długopisy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tara! I to jest jako taki gadżecik do całości dodawane chłopakowi, nie, tutaj nie dawałam takich rzeczy. Dobra, więc pakujemy. 3, 6, 9, 12. Dobra, żeby każdy miał po równo. 2 różne. Pam. I jeszcze przyniosę z dołu coś. Tu mi jeszcze coś pozostawało, to powrzucam. I jeden dla Martusi. Jako nagroda. Coś dla elfa świętego Mikołaja, co nie? Dobrze, jedziemy dalej. A, jeszcze Wam coś tutaj pokażę, bo wiecie, że szukałam dziadków do orzechów, no nie? I dotarły mi Sinseya. Jeszcze ich nie otwierałam, więc sobie je teraz otworzymy. Zamawiałam większy i mniejszy. Zobaczmy, jak to wygląda. Aż się boję. Uiii, zobaczcie. A on jest plastikowy. O, no to tego się nie spodziewałam. Dobra, ale przynajmniej będziecie wiedzieć. Słuchajcie, wygląda jak drewniany. A to jest cały plastik. Trochę słabo. Byłam pewna, że one będą, wiecie, drewniane. I tu mam drugiego większego i on też jest plastikowy. Słabo. Tego się nie spodziewałam. Znaczy, wyglądają spoko chyba, nie wiem. Zobaczcie. To jest ten większy z Sinseya, a to jest mniejszy. Chciałam ich w dwójkę, natomiast wyglądają trochę strasznie ci dziadkowie do orzechów. A coś się im tutaj robi? Ojej, chyba coś złamałam. Jeszcze ma tu jakiegoś takiego jednego zęba, widzicie to? O dziadku, masz jednego zęba. Nie wiem, zobaczę, czy zostawię. I tak, ten większy kosztuje... No nie mało, bo kosztuje 50 zł za taką plastikową zabawkę. To powiem Wam, że cena mega wygórowana. Bo widziałam drewniane za tą cenę. I tutaj mamy 30 zł za tego mniejszego. Nie jestem zadowolona. Chyba je oddam. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Kurde, tak byłam pewna, że one będą z drewna. Nie są. Ale nie są one z drewna, wiesz? Miały być z drewna, nie są z drewna. Będziemy otwierać kalendarz adwentowy dzisiaj. Cieszysz się? No pewnie, że się cieszę. Pewnie, że się cieszę. Mój psiuszaczek, tak? Dzisiaj będzie Dzień Dobry TVN.
Także będziemy oglądać, bo za chwilę się to wszystko zacznie i zobaczymy. Idę do małego, bo chyba się już obudził. I co, działamy dalej. A, jeszcze trzeba to zawieść. No, to jeszcze pojedziemy z tymi niespodziankami. Daria ma taką akcję, że ona doskonale wie, które to jest słodkie. I ona bez problemu, jakbym ją zostawiła tutaj sama, wyciągnie Milky Way'a. Nie wiem, jakim cudem będzie wiedziała, że to jest Milky Way. I będzie go tarmosić, dopóki go nie zje. Tak, Daria? Taka jesteś bystrzacha? Nie mam pojęcia, bo to jest wszystko, wiecie, zapakowane, a ona zawsze znajdzie ciastko. I na przykład bardzo często, jak miałam na przykład w torebce jakieś ciastko czy coś, to ona sobie je z torebki wyjmie. Wiecie, tam może leżeć mnóstwo różnych rzeczy zapakowanych, ale ona zawsze wyciągnie ciastko i je gdzieś tam sobie skitra, bo próbuje je otworzyć, bo z tą folią jej nie wychodzi. Zbliżasz się do tego, co? No nie, weźmiemy to. Mogę to zabrać? Mogę zabrać? Ty pójdziesz ze mną, nie? Przyszedł czas na pościąganie ozdób świątecznych ze strychu. Trochę to będzie zabawy. Pokażę wam, jak to mamy poukładane na górze. O tak. Idziemy. Wszystkie ozdoby są popakowane w pudełkach, żeby się nie kurzyły. Teraz tylko muszę sprawdzić, które to jest pudełko, bo mamy tych pudełek sporo. Ale tutaj sobie jest opisane, że to jest święta. Muszę sprawdzić, co to jest. To też są święta. To też są święta. Więc to też są święta. To też. Czy to też są święta? Marta chciała coś dokupywać jeszcze. Tak, to też są święta. Okej. Okay. Czyli te wszystkie pudła, które tutaj są, idą na dół jako świąteczne. Okropnie ich dużo. Poradzimy! Święta najważniejsze, czyli tu są jakieś mega cenne przedmioty. Tutaj śpi, zobacz wielkie drzewko, jak się obudzi. Okej. Ty masz świąteczne spodenki. No. Jaka mała. No nie, no. No, zaraz tutaj ten, tylko skręcę sobie. Tak. I tutaj kolejna część wchodzi, ona jest na dwie części dzielona, tą drugą część.
I ona jest taka dość spora. Jeszcze w tym roku nie robiliśmy tutaj nic, bo tutaj docelowo mają być jakieś tam meble. Ale od tamtego roku żeśmy nic nie zrobili w tym kierunku, więc jeszcze w tym roku sobie choinka będzie stała w tym miejscu. A w przyszłym roku będziemy się zastanawiać, gdzie ją indziej jakby, wiecie, dać, przełożyć. Gdzieś tam miałam czerwone podkładki na stół. Zamówiłam sobie do tych kurtyn świetlnych wtyczki, bo nie mam i na razie ich nie zaświecam. Bo wszystkie wtyczki są wykorzystywane, więc czekają na razie. Wcale nie jest mała. No nie. Tam jest sufit. Teraz jest malutka, jest nierozłożona. Ale tak. Jak się rozłoży... Dobra, Marta zaczyna, bo ja mam patent z tamtego roku, jak go rozłożyć. I jeżeli macie takie choinki, bo to są, jak zobaczycie z bliska, to jest choinka, tak się nazywa PE chyba, no nie? Że ona nie jest taka rozsapierzona jak girlandy, tylko ona ma każdy jakby osobny igiełkę, no nie? No, to jest super. I je, warto, żeby ona wyglądała bardziej naturalnie, to rozkładamy ją nie tak, tylko tak bardzo w dół, słuchajcie. O, w ten sposób, żeby te listki jakby przypominały, listki, igiełki, przypominały naturalną choinkę. Mm-hmm. Trochę mi zejdzie. No, trochę tego jest. Ale potem efekt jest rewelacyjny, więc warto się trochę... Tak, najważniejsze jest się teraz napracować, żeby później, jak ona już wygląda fajnie taka... Tak, potem cieszy tak. Wyglądem swoim, nie? Ale ona jest zajebista. Ja uwielbiam to, że ona jest właśnie taka. Nie, to była dobra inwestycja. Tak, to było mega. Który to jest rok? Drugi chyba, nie? Trzeci. Trzeci? Mamy? Trzeci z taką ładną choinką. No teraz jest trzeci. Przecież w zeszłym roku mieliśmy już ją drugi raz. Tylko, że dopiero w zeszłym roku żeśmy zaczaili, jak ją rozkładać. A no tak, tak, racja. Żeby ona wyglądała, bo myśmy ją najpierw ubrali, a później żeśmy ją przekręcali na dół. Tak, no Jezus, było robotę. To może jeszcze dzisiaj światełko? No może, nie? Już zaczyna wyglądać. Jeszcze nie wygląda, ale już zaczyna wyglądać. Tylko żałuję, że nie pasuje tamta nóżka, bo tamta nóżka jest o wiele ładniejsza. No, tą całą mamę dostaliśmy, nie? Tak. Ona jest piękna, taka bardzo jak sanie Mikołaja, nie? Mhm. Taka ozdobna mega. Nie no, ona wygląda jak żywa. Nie, jest to zajebiste, że ona wygląda jak żywa. Tak, no. To czy czekamy, aż się ułoży, czy nie? No zobacz, na razie nabrałam chęci. Ja bym się nie chciała, taka była moja... Ale baniek dzisiaj nie zakładamy. No zobaczymy, bo jak założymy to i założymy tamto... Nie, nie wszystko dzisiaj. Nie no, chyba później, bo jednak ubranie tego domu w te wszystkie pudła to troszkę czasu z 20 dni. No pewnie, do świąt będę to ubierać. No byłaś w lodówce? A z okazji się mamy dzisiaj, 6 grudnia. O, dostaję pierwszy prezent? Tak, dostaniesz prezent. Od Krzysia, mam nadzieję, że będzie ci się podobać. Nie, to trudno. Proszę bardzo.